Ja wszystkich witam na naszym trzecim spotkaniu o duszę. Ja jestem mega szczęśliwa, że ja mogę mówić o tym, co jest większe od naszego ciała, to co wpływa na nasze ciało, to co wpływa na naszą realność, to co jest naprawdę sakralne i święte, to co nie ma, nie zna linijnego czasu, to co potrafi stwarzać różnego rodzaju kultury, niszczyć ich i znów stwarzać, to co potrafi stwarzać światy, to jest dusza. I nasza dusza to jest, my ją nie widzimy, to jest pojęcie irracjonalne, tak? Ale właśnie nowa epoka, ona nas bardzo, bardzo ruszyła naprzód na akceptację duszy. Kiedyś no, było mówione oczywiście, że tam coś istnieje, ale to było za mało. Potem był najpierw szamanizm, archaiczne kultury, potem szamanizm, potem misyjne kultury. No i teraz już pozbierano to w całość i teraz już nowa epoka, zupełnie nowa epoka, epoka wodnika, kiedy my już odeszliśmy od materialnego, czyli bawoła, kiedy my odeszliśmy od naszej wielkości złotej, tak? Kiedy my już pożegnaliśmy, prawie pożegnaliśmy orła transformacyjnego i w końcu my wchodzimy w takie pojęcie jak człowiek. I tak naprawdę człowiek to nie jest ciało, bo ciało tylko nosi w sobie człowieka, a człowiek jest wewnętrznym światem. I właśnie epoka wodnika, co ona otwiera, co ona pokazała nam, to jest to, że bardzo blisko nas, albo istotność naszego życia, to jest świat wewnętrzny. Nasze odczucia, nasze zapotrzebowania, nasze impulsy, nasza wiara, nasze odczuwania, przeczuwania, intuicja, szóste zmysły, to wszystko jest świat wewnętrzny, który okazuje oczywiście na nas bardzo, bardzo silny wpływ. I to jest ważne, przyznanie, akceptacja tego wewnętrznego świata, ono oczywiście przynosi połączenie z samym ze sobą. Czyli to, czym jest wewnętrzny świat? To jest most pomiędzy nami a wszechświatem. To jest właśnie taka zgoda, tam gdzie u nas nie była zgody ze wszechświatem, gdzie było takie rozdzielenie, ludzkość sama w sobie, wszechświat sam w sobie, to teraz właśnie powstała ta taka piękna zgoda pomiędzy człowiekiem, pomiędzy wszechświatem i to jest przez nasz wewnętrzny świat. I dzięki temu akceptacji tego, że wewnętrzny świat istnieje, że istnieje dusza, że istnieje nasza duszewna jakaś siła, moc, to my możemy mówić o duszewnych rozwojach. No i o duszewnych rozwojach przede wszystkim, jeśli my zagłębiamy się w to, to najpierw u człowieka były odczucia. Czyli вот ja czuję, czuję tam wiatr, czuję słońce, czuję deszcz, wichury i tak dalej. Вот to są moje odczucia. Tak myślę o człowiek archaiczny. O, witamy Starno, witamy Ida, witamy wszystkich, witamy, witamy, witamy jeszcze wszystkich, kto do nas dochodzi. Bardzo, bardzo fajnie, bo dzisiaj u nas będą ćwiczenia i szkoda, że w MP4, kiedy my to przypisujemy, to na YouTube tych ćwiczeń nie widać. Ale wszyscy, kto chcą dostać linka, być z nami, no to mogą poćwiczyć sobie. Także od uczuć my przyszliśmy do niezależności, czyli ludzkość zaczęła się oddzielać, tak? Jak małe dziecko oddziela się od rodzica, i tak samo człowiek zaczął oddzielać się od takich boskich odczuwań, czyli człowiek zaczął w tej niezależności zaczął rozumieć, że w nim coś porusza, że u niego coś tam w środku jest. Potem powstał szamanizm, czyli ja i przyroda, ja i coś jeszcze, ja przewodnik jakichś symbolów i tak dalej.
I potem dopiero poszło mistrzostwa, kultura i mistrzostwo, rzemiosła. Ja jestem fachowiec. Ja staję się tym, który trzyma w ręku jakiś tam mocny zawód. Ja idę w zawód. I potem człowiek zaczyna rozumieć, że on ma w sobie dar. Jakiś dar. Każdy z was ma dar. I każdy może ten dar i ma prawo ten dar realizować. I w tym momencie, kiedy człowiek zaczyna odczuwać, że on ma dar, w tym momencie, kiedy on zaczyna odczuwać, że on odkrywa to w sobie, to wtedy on zaczyna akceptować siebie i zaczyna iść dalej w swój rozwój. I tak w zasadzie, no to już ja mówiłam na naszym wczorajszym spotkaniu, to było spotkanie nie online, a pierwsze spotkanie w normalnym trybie, kiedy widzieliśmy ludzi, to ja powiedziałam, że to jest to ten, ta epoka wodnika, ona powinna się nazywać podróż bohatera. Kiedy człowiek podnosi głowę, czyli człowiek to jest to, co w środku, ja jeszcze raz mówię, to nie jest ciało, to nie oznacza, że my oderwaliśmy od ziemi i podnosimy głowę. Czyli ten wewnętrzny świat, on się budzi i człowiek podnosi głowę, jego dusza podnosi głowę i przypomina, a ja jestem twoim darem. No jak zwykle, jeśli my bierzemy archetyp bohatera, no to jest swoje stadium przychodzi, tak? Swoje stadium dojrzewania, czyli jakaś tam, jakiś początek, jakaś tam zawiązka i potem koniec, tak? Czyli jakieś tam zakończenie. Bohater ma zawsze swój cień. No bez cieni to nie można, ona zawsze gdzieś tam idzie z nim razem. I bohater, on musi mieć ten cień, bo ten cień odbija jakieś tam, albo pochłania jakieś jego właściwości, albo jest takim pojemnikiem, tak, na jego jakieś tam uczucia nawet, albo jakieś tam sytuacje. No i bohater, on koniecznie przechodzi wszystkie swoje stadie dorośnienia, 12 tych stadiów dorośnienia. Bohater, w ogóle figura bohatera, ona jest zawsze. Od my mówimy o naszym pierwszym punkcie o duszy i my mówimy oczywiście o micie, tak? I wot figura bohatera, ona jest zawsze. Ona nie może być inaczej wyczyniona, ona jest w każdym micie, w każdej bajce. Z czego by wy nie zaczęliście, ona jest. I nawet kiedy my zaczynamy mówić o duszy na naszych spotkaniach, na naszych terapeutycznych spotkaniach oczywiście, w naszej terapeutycznej przestrzeni, to w tym momencie już człowiek staje się bohaterem. Kiedy człowiek zamawia analizę podświadomości, on staje się to wołanie losu, wołanie głosu wewnętrznego. Jego dusza chce. Nieważne, co w tym momencie jakby nim kieruje, ale no, on woła, tak? I potem już my spotykamy się w przestrzeni terapeutycznej, kiedy my możemy rozciągnąć jego własny mit. I w ogóle, czym jest mit? Mit to my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mit to jest coś tam niejasnego, bajkowatego i w ogóle dalekiego od nas. W ogóle my z tym jakby nie mamy nic wspólnego, a nawet może być to jakieś kłamstwo. A okazuje się, jeśli my pogrzebiemy nie nawet w greckich mitach, nie w rzymskich mitach, nie. To jest, dalej pójdziemy. Były mity archaicznych narodów, takich w plemionach. To są afrykańskie narody, to są właśnie celtyckie narodowości, jakieś tam, które mieszkali na tych brytyjskich wyspach i szkockich. To jest tak wstecz u narodów północy rosyjskiej. Ja mam nadzieję, że u nas w niedługim czasie wyjdzie ta książka,
o duszy, o przedstawienia duszy chantów. To było bardzo, bardzo, jak ja w nią byłam pogrążona, ona po prostu była dla mnie taka transcendentna, bardzo, bardzo ta książka, kiedy oni mówili o duszy, o tym, jak ona podróżuje, jak ona wzmacnia siebie, także ja mam nadzieję, że my zdążymy jeszcze nawet w tym roku może ją zrobić, tak? Książka była napisana oczywiście tam nie ezoterykiem, to byli geolodzy i zapisywali te elementy wiary chantów. Także u Altaja te szamany, które żyli blisko jeszcze tej epoce informacyjnej i oni właśnie niosą ten mit. Mit to jest to, co łączy ciebie z boskością. Czyli w micie, kiedy ty łączysz się z mitem, to ty stajesz się na chwilę, dostajesz taką boską siłę, bo w micie jest ta boskość, takiego coś, co jest wielkiego, czego ty możesz nie dostać tak w normalnym życiu, tak? Czyli to, co jest takiego, co daje sobie siłę, daje w ciebie moc, nadaje tobie, jeszcze raz w ciebie wlewa tą siłę, jeszcze raz ciebie rodzi na nowo. Ja tylko zawsze mówię o tym, że zastanówcie się, bo my nie żyjemy, my żyjemy w jakimś tam linijnym czasie, tak? Jakimś tam ciało żyje w swoim linijnym czasie, ale dusza nie żyje w linijnym czasie. I ona będzie wracała do swojej przeszłości, ona wchodzi w przyszłość, ona przeżywa swoje traumy i kiedy właśnie te traumy ona przeżywa, ona potrzebuje tych zasobów. I wot mit to jest to połączenie ze swoim wewnętrznym mitem, to jest połączenie ze swoimi bardzo, bardzo głębinnymi zasobami. Kiedy my łączymy się ze swoim historią, ze swoim scenariuszem, ktoś miał za sobą analizę podświadomości, ktoś to przeszedł, ma to za sobą, to wie o tym, że tam ona podaje się postaci scenariusza. Scenariusze i ten scenariusz można z nim pracować, jak z energetycznym materiałem, na terapeutycznym przestrzeni. I każdy człowiek potrzebuje swój czas, żeby to przepracować. Te pierwsze nasze spotkania nie otwierają archetypy, otwierają, pokazują, diagnozują, a dalej my idziemy w pracę, gdzie my możemy zobaczyć, a co dalej stoi za tym mitem, a co jeszcze dalej. I właśnie kiedy my zakończamy te nasze terapeutyczne spotkania, bo tam gdzieś do 9, do 12, w zależności od kogo, jakie są potrzebowania, to ono pokazuje, a czym to się skończy, jak daleko ja uciekłam od swojej persony, jak daleko ja już jestem innym. Dlatego mit, on zawiera twoją własną sakralną historię. Mit, on pokazuje, co człowiek zrealizował. I jeśli my mówimy jeśli my mówimy o archaicznych narodach, to mit dla nich był czymś, coś w postaci własnego imienia. Bo ja już mówiłam, że nasze religie kanoniczne, chrześcijańskie czy muzułmańskie, oni są misyjne. Czyli ja wam opowiem o kimś, kto was uratuje, wam pomoże, na przykład ja wam powiem o aniołach. I potem mówię, no chodź za mną i my tych aniołów my popatrzymy. I ty wchodzisz w moją religię i my dalej idziemy razem. A u tych archaicznych narodów to jest inaczej. Jest inaczej, bo najpierw musisz ścierpieć, znieść, popracować, nawet kiedy ty już zasobów nie masz, kiedy ty już jesteś zmęczony wszystkim, ty idziesz do szamana i szaman tobie opowiada mit. I to nie jest tak, że szaman tobie po prostu opowiada, bo siada i mówi, no zaraz kawę wypijemy, ja ci opowiem.
Nie, szaman przygotowuje do tego określoną przestrzeń, szaman przygotuje odpowiedni rytuał, żeby dusza mogła ten mit zaakceptować, przyjąć, poczuć w sobie. I ona wtedy, w tym momencie dostaje wielką inicjację i zasoby, właśnie zasób tej boskiej energii. I kiedy człowiek przychodzi, no, dostaje analizy podświadomości i przychodzi potem na terapię, oczywiście mnóstwo ludzi mówią o tym, o ty, ja tutaj ja zaczynam zadawać pytanie, od tym ja się nie zgadzam, albo od tym ja w ogóle nie rezonuję, albo od tym ja absolutnie jakby nie wchodzi mi w grę, a wot z tym to akurat nie wchodzi wszystko. Czyli to fajnie, że człowiek analizuje, ale tutaj zawsze u nas jeszcze się jakiś opór. Opór, albo dusza nie chce, albo dusza jest po traumach, albo dusza płacze, albo dusza cierpi. Ona nie chce wszystkiego się wiedzieć. I tylko podchodząc ekologicznie, spokojnie, po dobremu do człowieka, przez metaforę, my możemy zobaczyć, a co jest tam w tym micie. I wtedy wkracza psychologia głębi i wtedy zaczyna się cała ta, ten cały cud się zaczyna na terapii, bo na przykład bardzo często ludzie przychodzą i mówią, no gdzie ona tam jest, ta moja miłość, dokąd ona się schowała, dlaczego ja nie mogę poukładać życia osobistego. A okazuje się, że pole miłości jest nieprawidłowo w jego duszy skonfigurowane. Na przykład miłość jako ofiara, miłość jako przyniesienie siebie jako ofiary całkowicie, albo miłość jako wstyd, albo miłość jako ból. I ta konfiguracja uczuciowa, no, oczywiście stwarza reakcję obronną, czyli ja tego nie chcę, opór, nie będę na ten temat nic wiedzieć. I tylko dzięki wchodzeniu w mit, zrozumienia tych wszystkich ludzi, którzy w micie uczestniczą, albo person, które tam uczestniczą, to wtedy my wychodzimy na nowe emocje, a nawet w naszym terapeutycznym przestrzeni często bywają łzy, a nawet bywają i śmiech, a nawet bywa lekkość. Różne sytuacje się zdarzają i ja bardzo z tego powodu się cieszę. Znaczy, że my dotykamy tej wrażliwej części duszy, która jest schowana. Ja oczywiście Wam teraz opowiadam teoretyczny materiał, tak? Praktyczny i przykładowy. My będziemy o tym rozmawiać, jak zrobimy dzisiaj metaforyczne ćwiczenia, bo to jest ważne. Bo staram się Wam dać teraz użyteczność mita, pokazać, z jakim materiałem, jakim narzędziem ja pracuję, jakim narzędziem. Mity są zawarte w liczbowych scenariuszach, tak? Najpierw oczywiście analiza podświadomości, ona powstaje za pomocą liczb. Czyli to jest taka matematyczna analiza. Bo to ja nie mogę nazwać to numerologią, chociaż ono gdzieś tam pokrywa się, bo to też jest liczba i psychologia, tak? Ale tu ona konfiguruje się za pomocą liczb i na przykład niektóre u nas już jest elementy podane, bo na przykład był kurs odrębniony duszy, no tam jest pokazane, nie kurs, ale lektorium taki był w odrębnionej duszy, tam było pokazane, jak można grać liczbami i dostawać określony scenariusz i klucz do tego scenariusza. U nas jest liczba energii, u nas jest liczba lustra, gdzie wy możecie poczytać i widzieć, jak liczby potrafią schować z siebie energię, bo liczba jako symbol chowa określoną energię i potem tą energię można z tego symbolu wydostać, tak? I pokazać człowieku, że on zobacz. Вот так оно działa. Także ja na początku mita ja Wam oczywiście teoretyzuję, żeby Wy mieliście wyobraźnię, z jakim narzędziem ja pracuję.
Oprócz tego, że ja już powiedziałam, że mit, on opowiada, skąd wszystko się wzięło, skąd jest trauma pochodzi, gdzie zaczyna się ten pierwszy punkt. Mnie często pytają, czy to jest moje właśnie to ostatnie wcielenie, czy to jest moje jakieś tam pierwsze wcielenie. Nie wiem, czasami w chronologii jakiegoś czasu można powiedzieć, że to jest ostatnie wcielenie albo pierwsze, ale nie zawsze. I widocznie dusza tak naprawdę tego nie potrzebuje. Ona wskazuje, gdzie jest trauma, a jakie to jest wcielenie w numerku, to nie dla niej nieważne. To po pierwsze, a po drugie, po jakimś czasie podświadomość, że ona jak ocean, tak, ona coś wynosi na brzeg, coś zabiera, coś wynosi, coś zabiera, po jakimś czasie te programy mogą skonfigurować się z jednej strony i jeszcze jakieś wcielenie znowu wypłynie. Także tak może być, ale po jakimś czasie 3, 4, 5, 6 lat, tak, u każdego jest swoje przepracowanie. Także mit to nie jest to coś kłamliwego. Mit buduje się za pomocą liczb. W micie są zawarte wasze scenariusze życiowe. W micie są zawarte programy duchowne, tak, z czym ta dusza się mierzy. W micie są zawarte elementy waszego rozwoju, czyli dopóki to nie będzie pokonane, zrozumiane, to po prostu wy dalej nie pójdziecie w rozwoju, bo nie ma jak uciec od swojego starego obrazu. I często mówią, w analizie są zawarte traumy, a czy coś jest dobrego? Jest dużo dobrego. Jest dużo dobrego, są resursne jakieś tam zasobne postacie, są zasobne czyny, zasobne drogi, zasobne. Tylko to jeszcze jest dalej, można poznawać to w terapii, bo w PDF-ie daje się jakaś tam część, tak? Bo to nie można książkę napisać o każdym człowieku, bo zajęłaby dużo czasu. I na terapiach można poznawać swój mit i jakie są zasoby, i jakie są fajne rzeczy, bo mit to nie jest o śmierci. On nie powstaje po to, żeby kogoś zabić i powiedzieć, ty umarłeś tu i tak było tam dobrze, a ty tutaj zginęłaś i ty też tak było dobrze. Mit to jest o życiu. Jak z tego można wyjść? Jak można wyprowadzić się z tego? A na terapii my stwarzamy taką laboratoryjną aurę na terapii, gdzie ty, twoja dusza może zakończyć te dialogi, które ona nie zakończyła gdzieś tam w swojej przeszłości. No wot na przykład bywają takie elementy, że dusza przywiązana do jakiejś postaci, którą ona sobie wyidealizowała. I tak ona tego się trzyma. I wot narodziła się ona z tym smutkiem, którego ona się trzyma. I tak ona żyje tym i zagląda każdemu w twarz. A ty mój mąż? A może ty mój mąż? A może ty mój mąż? I ten człowiek nie może sobie życie poukładać. Albo na przykład dusza czeka, bardzo ciężko pracować z tymi żonami, które stracili swoich żołnierzy, które zginęli bez wieści. A może ty był żyw, a ja, może to dobrze, że ja cię poświęciła życie, a może niedobrze, a może ty byłeś fajny, a może nie fajny, bo zawsze gdzieś tam prowadzi się ten dialog. Jeśli dusza trafia z poczuciem winy, to też zamknąć wewnętrzny dialog nie tak łatwo. Ona i tak przychodzi przez oczyszczenie swoich emocji, ona przychodzi przez płacz, ona przychodzi przez akceptację siebie, ona przychodzi przez taki duży, duży most, tak, który ona powinna wybudować właśnie w terapeutycznej przestrzeni, bo w terapeutycznej przestrzeni ona jest bezpieczna, ona może rozmawiać, my włączamy z psychologii głębi, my włączamy fantazji, które są bardzo ważne, a dla duszy nie ma dystansu, dla duszy nie ma czasu, ona spokojnie może wrócić do przeszłości, ona spokojnie może wrócić do
polecieć w przyszłość i tam załatwiać swoje sprawy, Anna może fantazjować i to wszystko można robić. Tak? Zamykać. Zamykać właśnie w takich trochę laboratoryjnych warunkach, ale da się tą reakcję zrobić. Także mit to jest o życiu. Mit to jest wasz osobisty scenariusz, który można zobaczyć w analizie. Mit to jest wasz osobisty mit. Za 20 lat żadna analiza nigdy nie była powtórzona. Nigdy. Bo to jest wasz osobisty mit, z którym wy jesteście, no, narodziliście. Dlatego on niesie tą energię sakralności. On niesie tą energię. I mit to jest... W mit człowiek musi wejść. A wejdzie w ten mit tylko człowiek przygotowany. Bo jeśli na przykład człowiek przychodzi i mówi, a ja tam chcę po prostu tam ze swojego jakiegoś tam rozmysłu, jakiejś chęci dowiedzieć, jakim ja tam w ogóle byłem w tym sensie. Jeśli wejście jego jest takiego, no po prostu, że to jest gra, to on nie będzie gotowy przyjąć inicjację. Jeśli to dla niego nie będzie gra, jeśli dla niego będzie faktycznie praca nad sobą, on przeżył jakieś trudne sytuacje i on doszedł do poznania swojego mita, to tak samo jakby poznawał swoje nowe imię, także on w tym momencie oczywiście zaczyna być tym bohaterem, o którym ja powiedziałam. Zaczyna swoją podróż i zaczyna swoje wzniesienie się w transformację, w transformacyjnym spiralu. Także to jest o mitach. Czy coś jest dla was, czy macie jakieś pytania? Macie jakieś pytania? Nie ma pytań, tak? Na razie. Na razie jesteście zasłuchani. Na razie pytania będą później. Jak zwykle, jak ja wam powiedziałam, tam powyciągajcie swoje analizy po świadomości. Dlatego ja zawsze mówię młodym mamom, popatrzcie w analizy w nich swojego własnego dziecka, bo to wy wtedy będziecie wiedzieć, kim jest wasze dziecko, jaką on może przejść na podróż swoją własną, tak? I o w co się uderzyć i gdzie wy możecie być bardzo, bardzo pomocny swojemu dziecku. Bo to jest bardzo ważne, prawidłowo podejść do swojego dziecka. Wiedzieć, jaki archetyp w nim siedzi, wiedzieć, na co on będzie skierowany i mieć tyle w sobie cierpliwości, żeby jemu pomóc. A co nam pomaga też przychodzić, wchodzić w mit, tak? Mit to jest konstrukcja nielogiczna. Nielogiczna. On ma swoją logikę i trzeba z tym się zmierzyć. Ma swój czas, mam swoją logikę. U mnie bywa tak, że my obliczamy wcielenie, że personą staje się jakieś tam wcielenie od środka, a powiedzmy tam cieniem staje się wcielenie już po personie. Tak też bywa. Mit jest nielogiczny. Wasz osobisty mit jest nielogiczny. Dlatego szukać tam i mierzyć go jakimś racjonalnym pojęciem to nie tak łatwo. Ale symbol. Bo to jest kolejna rzecz, która nam pomaga w pracy i w rozmowie o duszy. Kiedy u człowieka brakuje słów, on może wykorzystać symbol. I przez ten symbol on może powiedzieć to, co nie jest w stanie wyrazić słowami. Bo z jakichś przyczyn swoich uczuciowych, odczuciowych, on nie jest w stanie znaleźć te słowa. Dlatego symbol, on jest niezbędny. On pomaga wchodzić właśnie w przestrzeń tego mita, w sakralną tą przestrzeń. I symbol to jest... Wy przyzwyczajeni do tego, że symbol to jest znak, po prostu znak, a to nie jest znak, to jest symbol, to jest most pomiędzy wami a tym drugim światem, światem irracjonalnym, światem opowieści, światem mitu. On jest znakiem
I ten znak, ja uwielbiam swój system, który ja stworzyłam na terapii za pomocą szamańskich przydziałów liczbowych, bo to jest też symbol, liczba to jest symbol. Ja ona bardzo mocno włącza się w terapii i u szamanów były swoje przydziały, tam 7, 5, 9, 12, swoje przydziały. I wот za pomocą swoich liczbowych przydziałów człowiek trafia w swój symbol i bardzo tak fenomenalnie bywa, że od razu znajduje swój symbol, czego on się bał, mierzy się ze swoim lękiem, od razu znajduje swoją bajkę, na przykład, którą on chce przejść, przeżyć i dowiedzieć się coś o sobie. Także symbol to jest czyn. To nie jest znak na drodze, czy znak gdzieś tam narysowany. To jest czyn. Czyn, który ciebie prowadzi do innego świata. Symbol to jest, on wskazuje, co należy robić. On wskazuje, że tam są drzwi. Tylko symbol, on ma połączenie, to jest jak przedmiot z tamtego świata. Przecież nie wejdziesz w tamten świat, dopóki ty nie weźmiesz coś za rękę, w rękę nie weźmiesz, tak? Jakąś magiczną sztuczkę, jakąś, nie wiem, jakiś przedmiot, bo tam nie otworzą tobie drzwi. I wyobraźcie sobie, że przychodzi człowiek na konsultację i mówię, że ja dostałam ten PDF, przeczytałam, ja nic tu nie rozumiem, mi nic tobie tutaj, mi tutaj nic nie pasuje, ja w ogóle jestem oburzony, ja nie to oczekiwałem, ja chciałam jakichś tam opisów, a tutaj ja dostałam nie to, co ja chcę. I czyli w tym momencie ja jak analityk, ja już wiem, że ja spotkałam się z bardzo, bardzo takim usilnym oporem. Ja tego znać nie chcę i w ogóle jestem daleko od swojego portretu i w ogóle nie chcę tego widzieć. I potem, kiedy zaczynamy zadawać pytania, co to jest za persona, a co to jest za osoba, która była przy tej personie, a jak oni widzieli jeden drugiego. Oj, u nich tam była miłość. A potem, kiedy my wyciągamy symbol odpowiedni i wprowadzamy się w terapeutyczną przestrzeń, okazuje się, że ta miłość nie była, tam był strach, lęk, strach przed mamą, strach przed samotnością, a że wygoda, a żadnej miłości nie była. Czyli narcystyzm, nieumiejętność wczuwać się, nieumiejętność kochać już tam był założony. I teraz człowiek szuka na przykład miłość, tak? Albo jakieś tam niewybaczenie, albo trauma, albo ból. No symbol, archaiczny symbol, starożytny symbol, czym są liczby, bo my nie wiemy, skąd te liczby się wzięły, im bardziej starożytniejszy jest symbol, tym mniej na nim jest tych wszystkich zewnętrznych atrybutów. I liczba to jest taki symbol, który pokazuje od razu czyn, i za czynem stoi metafora. I to jest bardzo ciekawe w terapii. Bo symbol, im on bardziej archaiczny, im bardziej on starożytny, im bardziej on głęboki, on nas tym prędzej zbliży z realnością. I dlatego ja na terapii mówię, my wybieramy karty w zamkniętej przestrzeni i odwrócone. I dlatego i ja włączam właśnie liczby, jak najbardziej starożytny symbol, przez który człowiek przychodząc znajduje, trafia w swój punkt. Oprócz tego, że jest terapeutyczna nasza przestrzeń, którą ja jako analityk stwarzam, człowiek trafia w to i on wychodzi przez swoją intuicję, przez swoją sakralność, już nic jego woła. I ja widzę na przykład, jak na ilu człowieka jest rozwinięta uczuciowa ta część, kiedy on trafia od razu w swój nit, kiedy on musi trochę popracować, potem ten nit zacznie się otwierać, kiedy jak reaguje na swoją wewnętrzną inicjację. To jest bardzo ciekawe. I dlatego u nas też jest zaplanowana książka, w książek będzie dużo. Ja nazwałam ją Kwiat Paproci, bo kwiat paproci to jest też symbol tamtego świata, nieracjonalnego, nielogicznego,
który właśnie pokazuje, jak ważne są symbole, jak ważne są wchodzenie w to, co jest nielogiczne, skąd bierze się intuicja i na czym polega w ogóle praca terapeuty analityka. A tym bardziej nie po prostu analityka, a takiego transpersonalnego analityka, takiego jungianowskiego analityka. Także z symbolem wszystko jasne. Dlaczego ja wykorzystuję liczbę, to też jest jasne. Żeby Was trochę jeszcze dalej przybliżyć do metafory. Także symbol to nie jest znak, to nie po prostu tak coś, co narysowane. To nie jest, to jest czyn. Czyli вот, mówiąc o symbole, ty wchodzisz już w tą przestrzeń, tobie otwiera się brama i za tym symbolem coś stoi. I dzisiaj będziemy my robić. Także to u nas jest taki ważny element. I dla pracy nad sobą, jak my mamy mit, tak, który nas inicjuje, my mamy symbol, który pomaga nam wejść w tą przestrzeń mita i my mamy rytuał. Rytuał to jest wzmacnianie energii. Kiedy my robimy cokolwiek rytualnie, to u nas się wzmacnia. Wzmacnia się jakaś właściwość, jakiś program, jakaś siła, koncentruje się nad nami, przeprogramowuje was. I jeśli Wam naprawdę się chce pracować nad sobą, u nas tak rytuał pokazany, jeśli Wam naprawdę się chce pracować nad sobą i Wy mówicie, ja pracuję nad sobą, to nam Wam bardzo będzie potrzebny rytuał. Rytuał. Bo rytuał to jest dyscyplina. I bez pracy nad sobą, bez dyscypliny nie da się tego zrobić. Wszystko ma swój okres. Rok ma tam swoje okresy, tak? Jakiś. Wszystko ma swój rytm. Miesiąc ma swój rytm. Doba ma swój rytm. I rytuał, on pomaga zbudować się w ten rytm. Być w tym rytmie. Rytuał to jest załadowanie nowej energii. Kiedy przychodzisz do szamana i on tworzy ten rytuał, on nie po prostu tak tworzy. On mówi o tym, że na przykład zaraz ja będę czytać nad tobą takie pieśni, ale ich można czytać tylko w nocy. Вот так już było, tak tradycyjne, przodkowie tak mieli, tylko w nocy. I zaczyna swój rytuał, on przygotowuje przestrzeń, symbole i on czyta, odczytywuje tylko w nocy. Czyli na to jest określony czas. Вот, żeby pracować nad sobą, od was jest analiza waszej podświadomości, tak? Вот, wy możecie poczytać, wy na terapii już wiecie, jak z tym pracować, kto to był, kto uczestniczył, wszystkich, kto w waszym filmie, w waszym scenariuszu, tam wszystkie są zapisane. Jeszcze raz porozmawiajcie z tymi ludźmi, które tam są. Jeszcze raz współdziałajcie z nimi. Wyznaczcie dlatego 3, 4, 5 minut na dialog, żeby można było włączać się, tak, w ten swój mit, już wchodzić w niego swobodnie, jak do domu. Bo regularność pracy nad swoim obrazem to jest strukturalność waszej życia. Bez struktury my nic nie jesteśmy w stanie cokolwiek szczynić. Dopóki my nie zamkniemy to w strukturę, to my nie zobaczymy zmian. Bo zmiany muszą powstać w jakimś tam okresie, w jakimś tam cyklie, w rytmie. I dopóki tej strukturalności nie będzie, to my nie zobaczymy. Co z tego, że ja wam powiem, że ot istnieje fajna mantra, odczytajcie ją, tak? Wy tam w poniedziałek poczytaliście, po 2 miesiącach poczytaliście, po 5 miesiącach poczytaliście, mówicie, da nie działa ta mantra, nie, tam jest. Czytałem ją 3 razy, nie działa ta mantra. No to nie w mantrze będzie problem, a w was, bo nie ma struktury, nie ma regularności, nie ma poukładanego takiego rytmu. I dlatego neurony no po prostu nie załapali ten moment, że o, to można coś z tym zrobić. Neurony posłuchali, mantra śpiewała się, piękny głos,
No i dobra, śpiewała się, nic się nie zmieniło. A regularność, ona pomaga właśnie tym neuronom zmienić ten obraz. Im częściej wy będziecie wchodzić w ten swój obraz i wprowadzić dialog, spotrywać się, a jak ja siebie czułam, zadawać sobie pytania, a co ja bym chciała w tym momencie, a jakie ja miałam pretensje, a jakie teraz pretensje to mogę przenieść do mojego życia, a jak ja mogę popracować ze swoją energią, będąc tam. Dlatego rytuał, on pomaga odrzucić wszystko, co jest niepotrzebne. I żeby wyczyścić to, co jest potrzebne. Rytuał pomaga wchodzić w waszą głęboką tajemnicę. To jest rytuał. I rytuał, on was wprowadza w wasz mit. Dalej wy możecie przejść po temu mitu, tak? I potem wychodząc z tego rytuału, wy już wychodzicie z nową, uwypełnioną energią. I jeśli wy robicie rytuał, wam będzie coraz łatwiej wchodzić w swój mit. Można dostać wam analizę podświadomości i powiedzieć, no ja byłem na terapii dwa razy ja byłem na terapii. Nie działa. A ty próbuj, a ty stwórz swój rytuał. A ty dostaj narzędzia. Może być ty jak bohater odkryjesz dla siebie narzędzie, kiedy już będzie dalej, będziesz bardzo daleko. To wtedy odkryjesz swoje narzędzie. Może ty przyjdziesz jako bohater i dotkniesz swojego cienia i dopiero wtedy u ciebie coś tam pojawi się, zaświta i zaczniesz jakby pracować po prostu gdzieś tam ze sobą, bo rytuał on może działać na takiej płaszczyźnie, czyli to jest mit, ja go badam, a może działać w pionowej płaszczyźnie, czyli ja wpływam na to, czyli za pomocą swoich symboli, za pomocą swoich odczuć ja wpływam i wtedy zaczyna się cud. I wtedy, kiedy ty już doszedłeś do takiego stanu, kiedy ty bardzo dobrze znasz swój portret, kiedy ty masz już tam wgląd, kiedy ty już współdziałałaś tam swoją energią, to ty możesz przepisać swój scenariusz i zaczynasz wkraczać już na drogę, na ścieżkę szczęścia. Ale najpierw to ten stan trzeba osiągnąć przez dyscyplinę, przez rytuał. Na przykład dostajemy, powiedzmy, jakąś tam analizę. Można ją wziąć jakąkolwiek. Powiedzmy, kobieta straciła męża tam na wojnie, tak? Straciła męża, płacze. Wot ona rytualnie wchodzi tam i widzi, że ona cały czas cierpie, że on karmił rodziny, że on dbał o dzieci i ona cały czas jest ta samotność u niej. I wot dochodzimy aż do takiego punktu, kiedy można werbalizować swoje cierpienie, kiedy można werbalizować ten płacz, ten ból, tą traumę i ona przestaje być traumą. Wtedy zaczynamy na terapii szukać wyjścia. A co ona może jeszcze zrobić? A jak ona może nakarmić tych dzieci sama? A może ona spotka jakąś inną miłość, bardziej dojrzałą i spokojną? I wtedy faktycznie tworzą się cuda, bo na przykład na terapii siedzi pacjent, klient i mówi, no faktycznie, po co ona siedzi sama, co ona nie może wyjść? Ona zaraz pójdzie do koleżanki. O, ona poszła do koleżanki i tam spotkała jakiegoś tam faceta. I u mnie był taki moment, my tak długo pracowaliśmy z bardzo, bardzo ciekawą panią. U mnie był ten moment, kiedy ona już miała po 40 i wot my z nią walkowaliśmy, ten mit walkowaliśmy i ona powiedziała właśnie, no dlaczego ta kobieta siedzi sama? Ja pójdę, spotkam. I ona przez ten mit, ona znalazła decyzję, poszła w tych fantazjach do koleżanki i ona niby poznała tam człowieka, z którym potem już dalej żyła swoje życie. Czyli ona rozciągnęła ten mit, ona już mogła działać nie tylko na takiej płaszczyźnie, czyli badam, tylko już działała na tej takiej pionowej płaszczyźnie. I po jakimś czasie ona dzwoni do mnie i mówi, że
proszę pani, ja poznałam człowieka. Ja już nie myślałam, ona była kobietą inwalidą i ona mówi, ja nie myślałam, że poznam kogokolwiek. Ja nie wiedziałam, że już tak będzie. I bardzo fajny związek stworzyła, ona mówi, co prawda w późniejszym wieku, ale naprawdę to jest bardzo fajna miłość i uwolniłam się od swoich jakichś tam schematów. Вот, to jest bardzo fajne, ale tylko dzięki rytuałom. I dlatego, jeśli nie możesz sam, to przyjść na terapię. Ja bardzo się cieszę, że jest mnóstwo ludzi, którzy przychodzą na gry, bo to jest też oczyszczenie i tak zawsze ta gra dotyczy waszego mita, na rysunki. To jest bardzo fajnie, że mogą potem później właśnie pracować rytualnie nie tylko na pionowej płaszczyźnie, tylko na poziomej płaszczyźnie, czyli tak wpływać na swoje życie. Dlatego to jest ważne. Jest wasz własny mit, który osiąga się przez modelowanie i kto chce dotykać tego modelowania, to u nas od tego roku powstała szkoła modelowania matematycznego, także my będziemy coraz więcej robić takich lektoriumów. Jest symbol, tak, czyli to liczba, to metafora, zaraz my przejdziemy do metafory. I jest, czyli symbol to jest coś irracjonalnego, pokazuje tam działaj, tam działaj, tam jest czyn, ty już musisz tam działać, bo symbol on należy do i tamtego świata, do tamtej sytuacji i do waszej duszy, on was wiąże tam. I jest rytuał, dyscyplina, gdzie my wchodzimy w ten obraz i ten obraz zaczynamy czuć inaczej, ten obraz staje się inny. Ten obraz rozciąga się i potem możemy przez ten obraz wpływać na sytuację. Także to jest to, co chciałam wam powiedzieć o takich teoretycznych elementach. Tutaj zatrzymałam się na chwilę na czwartym punktu, bo to jest sakralność. Sakralność, tajemniczość wasza. Pojawiło się pytanie, tak? Tak, ja mam pytanie, bo ja myślałam właśnie, że od tej, jeżeli chodzi o analizę indywidualną, że od tych, że tak powiem, postaci należy nieszczęśliwych, od tych zdarzeń nieszczęśliwych należy uciekać w zdarzenia dobre. A tu teraz pani powiedziała, że najpierw wgłębić się w to nieszczęście mocno, tak? No to tak, dokładnie, dokładnie, bo my, ale pani nie ma jak uciec od nich, jeśli pani ich nie zrozumie. I akurat panią postawię jako przykład. Bo my z panią akurat doszliśmy, ludzie od razu mówią, przychodzą, mówią, ja chcę od razu z cieniem pracować. Wy co mnie ta persona uważa? Ja chcę cienia. A z cieniem nie tak łatwo popracować, bo persona właśnie przedstawiała tę wielką bramę ciężką, którą ciężko poruszyć, po prostu ciężko otworzyć. I persona rozdziela was pomiędzy światem realnym, a irracjonalnym. Akurat my z panią pracowali, bo pani nieraz była na terapii, akurat panią pochwala. I doszliśmy do takiego aż momentu, kiedy ops, i odcień zachęciło się samo, bo to było bardzo, bardzo ciekawe. I pani akurat przychodziła do terapii, pani nie uciekała, tylko my właśnie z panią pracowaliśmy nad uczuciami, jakie to były uczucia i potem zaczęli się trochę, już trochę, trochę zmiany. Stąd właśnie powstała babcia na jabłonie. Kto chce czytać blog, jest fantastyczny. Dzisiaj to u mnie wyszedł właściwie na Satya Kamnie. No, w sensie ja mówię o pracy terapeutycznej, tak, czy tak, Satya Kamne, tak. Czy gry nasze, to wszystko jest, dotykamy, tak, naszego, tak, takiego to bliskiego. To właśnie było takie zaskakujące, że to nie wyszło na tej terapii z podświadomości, z analizy podświadomości, tylko to wyszło na grze. No, Satya Kamne, ona w ogóle jest bezwzględna, bo ona mówi jak jest. Mówię, tu i ty jesteś albo nie jesteś, tak? Ty tutaj albo rozwijasz się, albo ty nie rozwijasz się. I ona mówi, jak jest, ona bardzo, to jest taki fajny produkt diagnozujący i bardzo produkt bardzo fajny, czynny. Czyli tam można faktycznie połączyć się i z symbolem, i połączyć się ze swoimi wewnętrznymi energiami i ona pokazuje, gdzie to jest i tak, co należy, z czym należy pracować. I вот akurat u pani wyszło, no pani jest też po terapiach tych i
jest już taki wpływ trochę, wpływ, no już takie pionowe działanie, także ja tutaj jestem z Pani bardzo dumna i bardzo uwielbiam czytać Pani tekst. No, no także, także to właśnie Wy zrozumieliście, że to ważne, ważne tu bo też poznać odczucia i uczucia, które zostali zakonserwowane w tym micie. Bo Wasz mit pokazuje, no na przykład można powiedzieć, tam człowiek przychodzi z zapytaniem, dlaczego jestem taki pechowy, nic mnie się nie udaje, to nie mogę. I czyli jeśli on cierpi, on realnie cierpi, on faktycznie dusza już upłacze i on nawet nie ucieka od swoich łez, to jest fajne. Znaczy napięcie już jest takie, że łzy to jest symbol napięcia, pokaz, wykaz napięcia. Od napięcia już jest takie, że ono go już zalewa. To faktycznie taki człowiek będzie pracował. Albo przychodzi i mówi, że ma problemy, no faktycznie to tak od boli, on będzie pracował, bo on już dusza przyniosła jego ciało i mówi, no rób coś z tym. A dopóki jeszcze dusza nie przyniosła, no każdy ma swój jakiś tam czas, tak? Tylko trzeba o tym pamiętać, że czasy nie się zmieniają, a nie wynoszą na powierzchni coś. U nas w styczniu chyba zmienią się Rahu Ketu, czyli węzły księżyca, już programy będą zmienione. U nas Czarny Księżyc przejdzie, ja tam pisała artykuł, Czarny Księżyc, czyli Lilit w bliźniętach na blogu jest, na terapii. I już ja widzę, z jakimi programami przychodzą ludzie. To już się zmienia. Dlatego cały, pamiętajcie o tym, że cały czas świat się zmienia. On nie stoi w miejscu. A wraz z nim zmieniać się musicie wy. I dlatego wrócę do tej nazwy. Podróż bohatera. Nie tylko bohater u nas ważnym jest archetypem, ale jest drugi archetyp ważny, który się nazywa podróż. I podróż to jest też archetyp. I właśnie on jest ten podróż, on jest sakralny. On jest w ogóle archetyp drogi, on jest bardzo głęboki, bardzo sakralny, bo każdy ma swoją drogę, każdy może przejść swoją drogę, każdy gdzieś tam pójdzie, wyniesie coś na swoją drogę. U każdego jest swój rytm i swój czas, ale na pewno droga to są zmiany. Dlatego nasza nowa epoka pokazuje, że są zmiany i są porządek tych zmian. Oni nie będą powstać, bo coś to tam przypadkowego. Każda zmiana jest ona wbudowana w pewny porządek. I dlatego ważne jest, czasami dusza wraca do jakiegoś swojego chaosu. Jak my mówiliśmy na spotkaniu Dusza 2, w czasie mówiliśmy, że dusza musi przejść przez chaos, dlatego żeby ona w tym momencie zmienia czas. Tak? I вот właśnie jest zmiana, podróż to jest archetyp zmian. I вот w tych zmianach trzeba znów odzyskać swój porządek, stworzyć dla siebie nowe prawo, odzyskać jakąś swoją siłę, nagle dostać motywację i określić dalej swój kierunek, który jest właśnie twórczy, to jest włączenie twórczej siły, określenie swojego kierunku, to jest włączenie twórczej siły, gdzie człowiek może gdzieś tam poczuć się lżej, gdzie odnajdzie nowy swój potencjał i zacznie żyć inaczej. Także w tym właśnie jest sakralność tego, co człowiek robi nad sobą. Jak się rozwija nad sobą, tak? Robi, przeprowadza rozwój nad sobą, tak? Także to jest, dzisiaj my rozmawiamy o bohaterze, czyli o wejściu do mitu. To pomaga pracować z mitem i o archetypie, sakralnym archetypie, który się nazywa podróż. Czyli zmiany, 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 zmiany. Dlatego pracujcie nad sobą, zanim zmiany nadchodzą. Bo potem, kiedy nie nadchodzą, to już nie wiem, co mam zrobić. Także вот to jest sakralność. Tak. No i teraz u nas jest coś takiego. A następny nasz punkt to jest metafora. Czyli metafora, jak my wyrażamy siebie
przez metaforę. No, ja pracuję z metaforą. No, ja uwielbiam pracę z metaforą. I to jest właśnie praca z symbolem, czyli kiedy człowiek widzi metaforę, to jest jego skojarzenia otwierają się. Ja zadaję pytanie. Jeśli człowiek sam nie jest w stanie na przykład opowiadać, bywa tak, że od razu człowiek włącza się w pracę i opowiada, o, ja to ja, mi się to podoba, a to ja zauważyłam tu i tu, a to ja nie zauważyłam. No to wtedy u nas są pytania, tak? Pytania, które prowadzą do tej pracy. I powstają skojarzenia, czyli przez metaforę, przez to, że ja nie mogę wyrazić swoje uczucia, przez ten symbol, ja wyrażam swoje uczucie, ja wyrażam siebie. Ja dotykam tego symbola i mówię, co mi jest. Вот wiecie co, czym jest metafora? Вот, na przykład małe dziecko, ono płacze, ono nie wie, ono nie może powiedzieć, czy mu jest źle, czy mu jest dobrze, czy u niego główka boli, czy nóżka. A bierze lalkę i mówi do matki, boli lalce rączka, lalka uderzyła rączkę, albo lala głodna, albo misiu płacze, bo tam tęsknię za mamą. Dziecko nie mówi o sobie sam, ja to robiłam. Nie zawsze identyfikuje się to z sobą, a mówi o tym, że to ktoś robi. Bo tak samo działa metafora. Czyli ja jestem złym człowiekiem, to ja zdradzałam swoją żonę w zeszłym wcieleniu, to ja? Nie, niemożliwe. A metafora pokazuje, że nie, jednak coś takiego zaistniało. I coś takiego mogło być. To ja oczywiście mówię taki jak przykład. I przez ten przykład właśnie człowiek mówi, aha, tutaj już włącza się swoje odczucie, tutaj włącza się ciało, zaczynają włączać się inne reakcje. To już znaczy, że ta metafora zaczęła z człowiekiem rozmawiać. Dlatego z traumą bardzo, bardzo fajnie pracować w metaforycznym aspekcie z traumą, bo kiedy pracujesz z traumą, człowiek w traumie nie jest w stanie zawsze wypowiedzieć o swoich uczuciach, u niego w ogóle ta część jest schowana, a bywają tak traumatyczne, mocne analizy z taką traumą, że człowiek nie to, że on nie jest w stanie tego przypomnieć, tylko on to przynosi na swoje życie i mówi na przykład, tak, moja wot mama tak i tak postępowała i ja swojego dzieciństwa nie pamiętam. Pamiętam siebie od 9 roku życia. A u niego to i w analizie jest, i w przynoszeniu do personalnego życia już też jest. I dlatego mocno jest wyparte, tak za szufladką założone, że nie jest w stanie wyciągnąć, nie może tam wkroczyć emocjami, nie może tam wkroczyć swoimi uczuciami, bo wtedy będzie czuł się oczywiście źle, rozwalony. Także można przez metaforę pracować i z tematami finansowymi, i z tematami szczęścia, i z tematami miłości, można z sytuacjami pracować, tak? Ja w ogóle, jak czuję, trafiam w jakąś taką sytuację, która jest no, taka niejasna dla mnie, tak? Ja używam metafor, u mnie jest pełno narzędzi, a teraz u nas jest na naszej płaszczyźnie przedsiębiorstwa u nas powstaje dużo metafor. Dzisiaj właśnie my będziemy pracować z nowymi kartami, które u nas są. Metafory bywają bajkowe, metafory bywają personalne, metafora bywa związana z naturą, bywa z podpisem. Teraz my wydaliśmy Błękitnego Ptaka, czyli już ta pierwszy stopień do gry, kto chce pozbierać sobie, skolekcjonować tą całą grę, to może od tego już zacząć. Już oni są w sprzedaży. Są u nas metakarty, to jest narracyjne takie narzędzie, gdzie za tą kartą stoi mit. I to jest też pięknie, bo człowiek wybierając, charakteryzując swoją sytuację, włącza swoją taką uczuciową część i włącza się od razu w mit. I ja nigdy nie zapomnę, kiedy ja dopiero zaczęła pracować z metakartami,
Przyszła do mnie pani, ona by chciała wiedzieć, czy warto wychodzić za mąż, za męża takiego, za chłopaka. I ona wybiera kartę Agres. Agres jest przedstawiony, kto ma te karty, to wie. Taką piękną, piękną, zielonawym krzakiem. On naprawdę jest piękny. Ona mówi, ja to, вот taki ja czuję, вот on jest taki jak ten krzak, on jest taki właśnie świeży, młody, taki zielony, jasny, вот ja go tak czuję. Ja mówię, może tam coś innego, może taka siła jest w tym chłopaku, może taka siła, nie, вот ten krzak. A za tym krzakiem stoi mit o tym, jak pod krzakiem żyją złe duchy, pod krzakiem tego agresu, ten agres, ten jak atlas trzymający ziemię, bo on trzyma dom tych złych duchów. I żeby przedrzeć się przez pole tych agresów, to trzeba zostawić kłaki swoich ubrań, trzeba zostawić kłaki swojej skóry, krew może się polać, bo te duchy, które tam oni zbierają się pod powierzchnią ziemi, żądają krwi. I my wtedy rozmawialiśmy z nią, ja mówię, może on niedojrzały jest, bo zielony to też kolor niedojrzałości. No tak, on jest młody, on jest młody. No i ja kiedy powiedziałam o legendzie, no było takie zdziwienie, nie, no jak, już chcemy ożenić i po jakimś czasie, a na oni rozwiedli się bardzo szybko, bo faktycznie krwi on jej napsuł, bo płaczu było mnóstwo i nawet do takiego stopnia doszło, że kiedy ona tam płakała, cierpiała, to było rozdrapowanie tej skóry. To była tak dla mnie też, jako dla naukowca, to było wielkie zdziwienie. I ja to przedstawiłam właśnie w Moskwie, kiedy przedstawiałam metakarty. Oni są wypełnione legendą, swoją legendą. Legendy można otwierać i patrząc karcie wprost, a legendę można wybierać i patrząc od tyłu karty, co my dzisiaj będziemy robić. Dlatego może być to absolutnie swobodny wybór karty i kiedy ja organizowała spotkanie takie twarzą w twarz, to oczywiście, że my wybieraliśmy patrząc na kartę, na obraz. Wtedy u człowieka jest, są plusy i minusy tego, tak? Plusy jest to, że no jeden człowiek świadomie jakby wybiera i on jakby łączy się z tym symbolem, to jest fajnie. Była jeszcze u mnie taka sytuacja, kiedy karty były wystawione w pewnym sklepie. I mi się podobała, w tym momencie ja byłam w trakcie działania, aktywności i mi się podobała ta karta ogień. No on faktycznie, on taki aktywny, on ekspansywny i ja wchodziłam w ten nowy sklep. Dzwoni do mnie właściciel tego sklepu i mówi, zmień obraz. Ja nie mogę na ten ogień patrzeć. Ja mówię, a jakie ty chcesz? No wybierz to, co ciebie pasuje. On do mnie mówi, mi pasuje ten śnieg. A ja mówię, wiesz, co stoi za tym obrazem? Za tym obrazem stoi martwa woda. Czyli nic się nie będzie działo. Nic nie dzieje się. Ale ja wolę tą martwą wodę. No martwą wodę to też jest struktura, bo czarna wrona przynosi tą martwą wodę z poza światów i polewając bohatera tą wodą, ciało zaczyna być poukładane, czyli to jest nie tyle co dusza, tyle ciało. No i faktycznie potem ten sklep był wypełniony mnóstwem produktów dla ciała, to było też bardzo ciekawe. Także jak w naturalności człowiek wybiera w otwartym formacie, to on kontroluje siebie, on świadomie to robi i on taką obarczony, albo nieobarczony, albo czuje taką dużą odpowiedzialność. Ot ja to wybieram, ja to za siebie to odpowiadam. A jest zamknięta forma, co mi bardziej się podoba, ja używam ją na online, to jest intryga. Tak, tam jest intryga. Bo to dzisiaj my będziemy przychodzić tą intrygę i to jest trochę mniej odpowiedzialności, ale niektóre mnóstwo ludzi czują w tym dobrze, że ja nie niosę odpowiedzialności, jest taka tajemnica, ja wchodzę w tą tajemnicę, tam stoję za nią, ja już to nie kontroluję. Także może być to nawet wielka niespodzianka dla samego człowieka i dla mnie, jako dla terapeuty, to jest dobre,
że to, co on nie głową, nie chciał widzieć, nie wybierał, tego ja nie chcę, on dostaje. I wtedy ja nie muszę mu cokolwiek udowadniać. Także to jest praca z metaforą. I od nas jest, to jest jeszcze u nas mity. A вот to jest nasza analiza podświadomości. Kto jeszcze nie zna, nie wie, to u nas może zapoznać się, a ja przysyłam prezentację związaną z metaforą. Вот я dzisiaj to wyłożyłam. Вот у нас jest błękitny ptak. Zanim wy powybieracie to, co wam odpowiada, to błękitny ptak, to jest bajka Mitrowinka, kiedy dwójka dzieci, Tiltil i Nitil, poszły szukać szczęścia, bo myśleli, że szczęście jest zawarte w błękitnym ptaku. Ptaku, który nie wiadomo, czy istnieje, czy nie istnieje, a warto go poszukać. I oni przyszli kilka królestw. Pierwsze to jest królestwo było wspomnienie. Drugie królestwo to było królestwo nocy, tajemnic. Trzecie królestwo to było królestwo zadowolenie. I czwarte królestwo było królestwo przyszłości i czasu. I kiedy Tiltil wrócił do domu wraz ze swoją siostrą, ona mu towarzyszyła, z nim byli inni też towarzysze, bo dzięki magicznemu kryształu, światłu, on mógł zobaczyć istotność rzeczy. I kiedy Tiltil wrócił do domu, to on spotkał dziewczynkę, inwalidę i on niby wrócił z tym błękitnym ptakiem i on oddał jej w ręce. I powiedział, masz, ty potrzebujesz bardziej. I ona stanęła na nogi. I on zrozumiał Tiltil, że są mnóstwo rzeczy, które należy dostrzegać dookoła siebie, widzieć ich i nadawać im znaczenia. I dlatego my stworzyliśmy prenumeracyjne karty, czyli za nim stoi jednak ta bajka, tak, i każdy symbol. Ich można też przemierzać na sytuacje, które u was są. Ja w ogóle polecam karty takie mieć, dlatego że w tym momencie wy możecie popracować ze swoją wewnętrzną sytuacją, tak? I wiedzieć, gdzie wy utkwiliście, gdzie jest wasz problem, gdzie właśnie można pogrążyć się w ten mit za pomocą tego symbola i rytualnie go się rozpoznać, zrozumieć i wtedy jakby popracować nad tym, żeby coś w sobie zmienić. I to jest piękna praca z duszą. Piękna praca z duszą. I tak, u nas jest według 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kart zamkniętych. Pierwsze to zaczyna się od lewej strony, od góry, tak? Bo tak idziemy. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I te karty, one są zamknięte, tak? Wy możecie sobie pomyśleć na jakiś temat was interesujący. To może być jakiś problem. To mogą być relacje. Może to być jakaś sytuacja. Może to być jakaś, nie wiem, nierozwiązany problem, nierozwiązany albo wybór na przykład, tak? Być lub nie być, albo na przykład sytuacja, dlaczego u mnie tak się dzieje, takie pytania. I wy dla siebie zachowajcie numer. Zachowajcie numer, zanim wy pomyślicie, pobądźcie w tej terapeutycznej aurze, tak, pobądźcie wy ze swoją kartą, popatrzcie na nią. No może być jeden, może być dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8-9, czyli 8-9 u nas idą na dole, tak? A ja przyszli kolejną siatkę i potem będę mówić jeszcze wam porady.
O, teraz nas jest wszystko. No tutaj łatwiej można zobaczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pierwsza karta, kto wybrał numer 1 i patrzył na tą kartę, to jest potwór. Skąd wziął się ten potwór? Wtedy, kiedy Tiltil przyszedł do Królestwa Nocy. Noc, ona walczyła z dziećmi, bo ona nie tak łatwo, nie odpuszcza swoich tajemnic. I w pewnym momencie on wszedł do jaskini z potworami, z duchami, które wyszli tam na nich. No, Tiltil nie przestraszał się, bo on był ze swoimi przyjaciółmi, które potrafili jego też obronić, szczególnie Tilo, jego najlepszy wierny pies, który towarzyszył mu zawsze w drodze. I ci, którzy wybrali tą kartę, to oznacza, że muszą się zmierzyć się ze swoimi lękami. Jeśli wy wybraliście tą kartę na swoją problemę, to wy po prostu musicie zmierzyć się ze swoim lękiem. Nic strasznego, problemu nie ma, ten problem da się rozwiązać, wyjaśnić, zrozumieć i zwyciężyć. I porada od karty na dzień dzisiejszy, bo ja jeszcze łączę z kartami czasu, na dzień dzisiejszy to jest porada jest taka dla was, że wszystko jest możliwe. Na to, co niemożliwe, po prostu więcej czasu jest potrzebny. O, zapiszcie sobie taką metaforę i przemyślcie ją, popracujcie z nią, zadajcie sobie pytanie, co w mojej sytuacji jest możliwe, a co w mojej sytuacji jest niemożliwe. Jeśli wy wybraliście dwójkę, czyli to jest zadowolenie, czyli to jest właśnie ten trzecie pole podróży, gdzie jest wszystko, obfitość, rukobfitości, wszystko tam jest, ale łatwo zatrzymać się na tym i nie iść w rozwój. Bardzo łatwo. Tam jest wszystko, już nie trzeba nic działać. I trzeba, jeśli wy wybraliście na swój problem numer 2, i wy łączyliście z tą kartą numer 2, to oznacza dla was stan, że żyj tu i teraz. Żyj tu i teraz, na razie nie myśl o tym, co było. Żyj tu i teraz. Rozejrzyj się dookoła, co jest dla ciebie ważne. Podziękuj kogoś za coś. Pobądź w tej przestrzeni. A może w tej chwili trzeba nie gonić króliczka, tylko faktycznie używać tych zasobów, które ty nie widzisz. Trzecia karta to jest właśnie ta dziewczynka, który Tiltil dał błękitnego ptaka, która stanęła na nogi. Ona otrzymała taką szansę dzięki przyjaźni. Dlatego jeśli już od razu metaforycznie możecie pomyśleć, jeśli wy jakiś tam problem u was jest, to oczywiście, że trzeba uwierzyć albo znaleźć przyjaźń. Jeśli miłość, to ona powinna bazować się na przyjaźni. Jeśli jakiś problem, to on musi być rozwiązany przez przyjaźń. Jeśli praca, to też w przyjaźni. I przekaz na dzisiaj jest tej karty. Przekaz na dzisiaj jest taki. Odpuść wszystko, co nie potrzebujesz. Odpuść wszystko, czego ty już nie potrzebujesz. Także w tym przypadku już można imidż zmieniać i szafę swoją opróżniać od starych rzeczy i diety zmieniać. To, co jest niepotrzebne. I przyjaźń, kluczowe słowo, zachować, tak? Metafora tej karty. Czwarta karta to jest czas. Ot przyszedł on sam starik, stary, przyszedł czas jak pustelnik, karta Taro, i mówił, czas, na wszystko jest swój czas. Ot kto wybierał czwórkę, czyli twój problem rozwiąże się w swoim czasie, albo z czasem ty się przygotowujesz, albo popracuj z czasem, albo wymierz na to swój czas. I jeszcze plus dodatkowa metafora, która będzie wam potrzebna na ten moment, to jest, u mnie jest na wszystko czas. Nawet taka metafora na to przyszła. U mnie jest na wszystko czas. Dlatego czas będzie waszym zasobnym elementem i pomagającym, i prawidłowo rozstawiającym akcenty i priorytety. Kto wybrał piąty wariant, od nas pokazane to symbolicznie łóżko,
Łóżko to oznacza, że tam ktoś śpi, tak? I faktycznie u nocy były dwójkę dzieci. Śmierć i sen. Śmierć córka i sen syn. I to jest sen. Czyli ja teraz mogę znajdować się w jakiejś iluzji, ja czegoś nie zauważam, albo ja na czymś skoncentrowany jestem, że ja po prostu czegoś innego ja nie jestem w stanie zauważyć. Вот to jest iluzja. Sen jest iluzja. I dzisiaj taka porada na tą iluzję, albo może nawet komuś można pobyć w iluzji, bo sen też leczy. Także może komuś trzeba pobyć, odejść od realności. To wtedy odchodzić od realności, to ja już mówiłam, też pomaga stan religijny. Pomódl się do aniołów, porozmawiaj z niebem. Tak, bo każdy człowiek potrzebuje stanu religijnego, każdy, bo on pomaga odrywać się od szarości. To łóżko, ten sen mówi, ja wszystko za wszystkim podążam, ja wszystko robię w swoim czasie, ja podążam za swoim czasem, tak? Dlatego to jest taki ważny element, że można rozpatrywać i jak minus, że ja nie podążam, bo ja śpię, albo jak na plus, ja potrzebuję teraz trochę odpoczynku i ja potem wstanę, obudzę się i dalej zacznę działać w swojej realności. Ogień. Ogień akurat tutaj, on towarzyszył dzieciom w drodze, on był bardzo męski, on był bardzo porywczy, impulsywny, on chciał wszystko transformować, zmieniać, on kłócił się cały czas z wodą, bo uważa, że on jest fajny i to fajnie wygląda w bajce, w filmie tym i fajnie wygląda w balecie. Kiedy ogień wychodził na scenę, to była bardzo, bardzo piękna scena. I przekaz od ognia, kto wybrał kartę numer 6, jest taki, że czterech rzeczy nigdy nie bywa zbyt dużo. Czasu, energii, miłości i pieniędzy. Bo jeśli wy swój problem połączyliście z tą kartą, to wy pomyślcie, czy czegoś nie jest za dużo, a czegoś nie jest za mało. Od czegoś jest za mało, to trzeba uzupełnić. Od ogień tak wam odpowiada. Dalej u nas jest cukier. Cukier on też towarzyszył cielcielu. On był słodki, fajny, czasami bawił dzieci. I jeśli wy podłączyliście cukier pod swój problem, to ten problem musi być czymś zrównoważony. Albo ta sytuacja, ona musi być zrównoważona. Oczywiście jest zapotrzebowanie na relaks. Czyli wy nieświadomie, wy wybieraliście drugą kartę i tą siódmą kartę, to jest u was chęć relaksu. Takiego po prostu zwyczajnego relaksu. Pójść z koleżanką gdzieś, wygadać się koleżance, usiąść w kawiarnie, w domu trochę odejść od obowiązków, akurat zbliża się weekend, nie robić nic z domu. A wot kto wybrał piątą kartę, to jest zapotrzebowanie na terapeutyczność. Takie zmęczenie terapeutyczne. I z terapeutycznością można to wylecieć. Jeśli my mówimy o cukrze, to przekaz cukru jest taki. U mnie jest czas na hobby. Od, cukier, on związany z tym hobby i on mówi, weź się za hobby. Porób coś, tak? Podziałaj. Uwolnij się od tych swoich problemów. Ósma karta, kto związał swój problem z ósmą kartą, czyli to jest czarny ptak, to jest taka czarna iluzja, bo kiedy cielcielu się wydawało, że oto on już wie, gdzie jest błękitny ptak, on znalazł jego w Królestwie Nocy. I kiedy on wyniósł jego na światło, to okazało się, że to nie jest błękitny ptak, to jest czarny. Czyli taka metamorfoza w coś, co niesie ze sobą napięcia. I jeśli wy problem swój połączyliście z ósmą kartą, to faktycznie przez was przemawia napięcia. Wy z napięciem tutaj działacie, myślicie i metafora, przekaz tej karty będzie taki. Wszystko przychodzi w swoim czasie dla tych, kto potrafi czekać. Także przemyślcie to, czy warto wchodzić w tą sytuację, czy warto być w takim napięciu, czy warto przybywać w tej problemie, czy nie warto, czyli lepiej odpuścić, zapomnieć, nie walczyć.
Także przemyślcie to. I ostatnia nasza karta, która wiąza się z dziewiątką. Z dziewiątą kartą to jest właśnie światło, anioł, który zawsze przychodził Gentilu na pomoc, wyprowadzał z trudnych sytuacji, zmieniał, transformował, bo w anioł w ogóle u nas jest nawet taka analiza anielska, ona jest bardzo fantastyczna i ludzie, którzy już dochodzą tam gdzieś tam na szczyt pracy nad sobą, to analiza anielska na chroń. Ja to też mówię zawsze, mamy, to dla waszych dzieci jest super, bo dzięki aniołom wy możecie transformować życie swoim dzieciom. I tu właśnie u nas na karcie też jest pokazany anioł, który właśnie transformował życie w którymś momencie, kiedy Tiltil już nie wiedział, co on ma zrobić, jak rozwiązać sytuację, to przychodziła jakaś pomoc, wielka, wielka pomoc. Więc jeśli kto pamięta Władcy Pierścieni, to Gandalf w drugiej części przyszedł na pomoc nagle i od ta pomoc była widoczna aż z nieba. I ten anioł, taki przekaz od niego, wszystko co ja robię z miłością. Także wasz problem będzie rozwiązany, jak będzie odrobina miłości. Miłości, czyli problem nie jest taki ciężki, ja będę go robić z miłością, moja praca nie jest tak trudna, ja będę robić z miłością, ja czuję miłość do siebie, ja czuję miłość do innego człowieka, ja będę wchodzić w relacje, gdzie jest miłość, ja będę zamykać relacje z miłością, także od takich skojarzeń może być dużo na te słowa. Вот так działa metafora. Wy możecie przymierzyć to, zapisać to sobie, nosić ze sobą, bo ja mówię, nie zawsze od razu w tym momencie może ta metafora być zaakceptowana przez waszą duszę. Dajcie czasami na to czas. To jest też ważne. Dać na to czas, bo jak ja zagrałam w pierwszą swoją transformacyjną grę, ja dopiero po 2 latach zrozumiałam, o czym ta gra była mówiona. A nosiłam ją ze sobą, wszystkie obrazki miałam ze sobą, wszystkie metafory, przykazy, skojarzenia miałam ze sobą. I po prostu potem ja tak tyle lat musiałam przyjść, no bo to była gra, ona była duża. I teraz właśnie takie gry są u nas i czasami ona może nie zadziałać od razu. Dajcie na wszystko czas. Od dzisiaj zrobiliśmy takie ćwiczenia, także kto was też tam będzie interesowała dodatkowo, to może zawsze zadać pytanie naszym operatorom i my oczywiście odpowiemy na to pytanie. I wracamy teraz na nasz aspekt po duszy, no to analiza podświadomości. Od nasz mit, tak, wchodzenie w ten mit, w metaforę, przez metaforę my otwieramy swój mit i jeśli my mówimy o swoim własnym micie, to oczywiście, że on jest zawarty tu, tak? Wasz własny mit. I jeszcze jest jedna struktura, która nam pomaga bardzo, bardzo w pracy nad sobą, to jest rozpoznawanie swoich archetypów, tak? U nas też jest bardzo fajny produkt, 11 kobiet i 11 mężczyzn. I tam są właśnie te archetypy poukładane. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Każdy coś oznacza. Pierwszy archetyp, ja tylko powiem, to jest archetyp waszego losu. Jeśli na przykład 11 kobiet, ja mówię, ten archetyp jest bardzo silny. To oznacza, że na ciebie wpływa los i na razie ty nie jesteś w stanie zmienić cokolwiek. Ale jest trzeci punkt tej analizy, tak, tej diagnozy. Jest trzeci punkt, który mówi o tym, że siła zmieniająca los. I jeśli ten archetyp jest mocniejszy, znaczy, że ten człowiek zawiera w sobie tyle siły, że jest w stanie po prostu raz zmienić swój los. Wystarczy, że życie jego postawi na skrzyżowanie, włączy w nowy rytm i jest w stanie zmienić swój los. Czasami bywa tak, że archetypy właśnie tej 11 kobiet pokazują to, że na przykład archetyp mamy, archetyp obrońca, archetyp anioła domu jest silny, silny, a od reszty tam kochanki, miłości, to on jest słaby. To wtedy trzeba, to już znak ku temu, że od tutaj trzeba popracować, żeby móc to zmienić. Jeśli kobieta wybiera i robi sobie diagnozę 11 mężczyzn, ona może zobaczyć, a tak naprawdę jaki ja mam ideal mężczyzny? Jakiego mężczyzny ja powinnam szukać?
jakiej mężczyzna odpowiada mojej duszy, z którą ja jestem w stanie nawiązać emocjonalną więź. I niektórzy się dziwią, bo okazuje się, że nawiązać więź może tylko z takim archetypem, który powiedzmy jest tam słaby, jakieś dziecko, albo odwrotnie, może nawiązać emocjonalną więź z abuzera w swojej. Wtedy ona faktycznie, każdy, co nie jest to abuser, spotyka i nie wie dlaczego, bo persona się broni, a dusza mówi, nie, 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 bo właśnie abuser jest twój piękny książę. I ostatni punkt, który wy widzicie na ekranie i który ja wam chcę przekazać, to jest jaźń i persona. Nasze, kiedy wy dostajecie analizy, wy widzicie tam persona, cień, anima i animus i jaźń. I jaźń, ona jest boska. Ona przekazuje to, co wam dane jest od Boga, gdzie jaźń podróżowała. I kiedy mnie pytają, czy starą ja mam duszę, czy nową, ja bym zmieniła to słowo stara na mądra. Wy patrzcie na to określenie stara dusza w kontekście mądrości albo w kontekście doświadczenia. Nie patrzcie, ile ona żyć przeżyła, 10, 15, ciężko powiedzieć, ile przeszła jaźń. I w tym momencie, kiedy wy pracujecie nad sobą, jaźń i persona, oni tworzą parę, a pomiędzy nimi następuje miłość. Miłość. I kiedy pomiędzy jaźnią a personą następuje piękna miłość, wtedy tworzy się eros, nowy eros. Nowa polska część, którą wy kiedyś zabierzecie ze sobą w nową podróż. W nową swoją kwantową podróż. Eros, on jak mała walizka, w którą wy możecie włożyć chęć do miłości, chęć do tego, żeby być bogatym, chęć do tego, żeby być popularnym i sukcesywnym. To jest taka mała walizka. I dlatego warto pracować nad sobą, bo my nie wiemy, co nas spotka w świecie kwantowym. I wtedy, kiedy u nas jaźń godzi się z personą, kiedy idzie właśnie ta taka intensywna praca, to w tym momencie zakłada się wasz taki piękny, boski fundament. A dopóki tego nie będzie, dopóki oni będą znajdować się w opozycji i będą wrogami, nie powstanie tego pięknego erosa, nie powstanie tego, tej walizki, albo ona będzie uboga, albo wypełniona, wy przyjedziecie w następną podróż, rozpokoicie swoją walizkę i powiecie, a po co tutaj kamienie jakieś leżą, których ja w ogóle nie chcę? No bo tak wyszło z tej wojny pomiędzy jaźnią a personą. Jaźń cały czas puka w te drzwi persony, a ona musi ich otworzyć. I tylko praca nad sobą pomaga stworzyć właśnie piękny, doskonały eros. I to wszystko, co ja dzisiaj chciałam wam powiedzieć, chciałam przekazać. To nasze rozmowy o duszy numer 3. Myślimy o rozmowach o duszy numer 4. My doszliśmy do erosa i dopiero wtedy chyba porozmawiamy o związkach, jakie oni mogą być i jak nasi partnerzy nas transformują i co w ogóle, jaka energia związku może się pojawiać. Dziękuję bardzo. Zapraszam na nasz piękny, fajny kalendarz, który ma z grupą informatyką już powstała nowa szata graficzna, ona jest przepiękna. Zapraszam na kanał YouTube, gdzie będą wyłożone nasze filmy. Zapraszam na jogę twórczości, gdzie my mówimy o pracy mózgu, gdzie my możemy twórczo podejść do swojego ciała, gdzie u nas są i mantry, i mudry, i twórcze zajęcia rysunkowe. Zapraszam was na nasze sezonowe zajęcie, na przykład Samhain, który odbędzie się 5 listopada i to będzie terapia połączona z wglądem w przyszłość, czyli taką prognozą, co chce wasza dusza od waszej przyszłości.
I zapraszam, bo tylko w tym czasie magicznym, samhajnowym, tworzy się analiza roczna, runiczna. Tylko to nie jest tak, że ja wyciągam siedzę i wyciągam runy. To jest matematyczny szkielet, buduje się pod każdą runę. I wtedy na konsultacji my rozpracowujemy tą runę też przez metaforę, analitycznym sposobem. I wy sami zobaczycie, jakie energie u was będą w waszym roku. Na co się kierować i w którym, w jakich rytmach wy możecie żyć i z jakimi rytmami wy możecie się spotkać, tak? Po co bić się w jakimś zamknięte drzwi, jeśli wam na to nie jest dane w tym czasie, tak? Albo jakaś strefa będzie wymagała więcej energetycznego wydatku. Dlatego, ale ta analiza tworzy się tylko na końcu października i do 12 listopada. Po innych dni to ona się nie tworzy taka runiczna. Także proszę bardzo. Tak, tak, ale powiedzmy, może tworzy się, ale to jest na rok. Na rok, tak, to jest roczna, roczna, roczna. Nie na ten czas, to jest roczna analiza z opisem każdego miesiąca i z przepracowaniem każdej strefy życia i każdego miesiąca oddzielnie. No także to jest taka duża analiza. I jeszcze to chcę powiedzieć wam, grudzień u nas też będzie bardzo, bardzo gorący i styczeń, bo w grudniu będziemy i rysować mapy marzeń i będziemy układać naszą przyszłość. Już pożegnamy bawoła i będziemy witać tygrysa. Także będziemy rysować, zakładać fundament sukcesu i oczywiście nowa Satya Kamna w listopadzie u nas też będzie. Satya Kamna, ona już jest terapią, którą po prostu się chce czasami przejść. Bo tu u was pojawił się jakiś problem w miłości, no to jest odpowiednia u nas Satya Kamna. Proszę bardzo, odpowiednia technika. Satya Kamna to jest diagnozowanie waszego życzenia. Bo wy wymawiacie życzenia niebu, a niebo wam pokazuje, na jakim poziomie wy macie problem. Na tym, na poziomie ciała, na poziomie informacji, na poziomie emocji, na poziomie rodowym, na poziomie walki z Bogiem. Tak też bywa. I Satya Kamna, ona to pokazuje. Teraz my właśnie w październiku przychodziliśmy Satya Kamna, która odcinała. Odcinała, transformowała, wyrzucała. I tak to jest fajnie, jak ludzie trafiali w swój mit, w swoją walkę, w swoją podróż. Nie umieli z tym właśnie pożyć, przeżyć, poczuć. I to jest bardzo pięknie. I w listopadzie to dalej u nas idzie Satya Kamna, to jest zimna będzie Satya Kamna, ale ona będzie połączona z takim drzewem jak płacząca wierzba. I płacząca wierzba to jest drzewo, które w ogóle wszystko opuszcza w niepamięć. Вот wam się chce вот, jakąś sytuację tak przepracować, żeby ją w ogóle nawet ślada nie było w waszym życiu. No to вот właśnie można zrobić taką rytualną Satya Kamna z wierzbą płaczącą. Takich terapii wy nigdzie nie znajdziecie. Takie terapie są bardzo autorskie, bardzo, bardzo autorskie, tylko moje i takich terapii wy nie znajdziecie ni w internecie, nawet na żadnych stronach internetowych, ani amerykańskich, ani angielskich, ani rosyjskich, jak nie ma. Bo ja jestem osobą twórczą i ja tworzę sama i narzędzia, i moja drużyna, z którą ja pracuję, też jest bardzo twórcza. Ja chcę im wszystkim podziękować za to, że uwierzyli w moją taką twórczość, moje impulsy. I my pracujemy z taką bardzo fajną drużyną, która każdy wie, co ma zrobić, i są kreatywni ludzie. A my dziękujemy, że możemy z tym no, dzięki. I to wszystko. I zapraszamy. U nas jest bardzo ciekawe rzeczy dla waszego rozwoju, a rozwijać, jak ja już powiedziałam, warto, bo dlatego, że wy nie wiecie, co was czeka tam. A potem, żeby u waszej duszy nie było pytań. Mógł, a nie zrobił. Tak, gratuluję takiej drużynie. Ja takiej marzyłam zawsze. I oczywiście, że tak. Oczywiście, że to ja jestem szczęśliwa. No i także kto chce się spotykać, kto ma pytanie, to proszę do naszych operatorów, albo sama pani Ewa, nasz anioł odpowie, albo inni, ktoś z naszej drużyny podpowiedzą, co z tym zrobić, gdzie ma się zgłaszać i o której godzinie. Także
mogę Was zaprosić. I to wszystko na dzień dzisiejszy. Także czekamy na czwarte zajęcie o duszę. A ja się cieszę, że ja mogę mówić ludziom o duszę, jak ona jest ważna. No i do usłyszenia, do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. I teraz popatrzcie na swoich dzieci. Oni mają też swoją duszę. I ona jest inna. Tam siedzi dorosły człowiek, tam siedzi coś sakralnego, swój mit. I to wszystko. I miłego weekendu i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.